Thank you. Kopyra z blogu blogkopyra.com. Dziś cztery piwa z browaru Wawrzyniec, a w zasadzie y, to się nazywa y, Żywiecka Wytwórnia... E, piwa Wawrzyniec. E, no czy nie, to jest browar Wawrzyniec, a taka oficjalna nazwa to Żywiecka Wytwórnia Piwa. E, no pomyślcie co, browar w żywcu? No nie, jeszcze nie. Jest to browar kontraktowy, ale docelowo tam w perspektywie dwóch, trzech lat. Jak wszystko dobrze pójdzie, będzie kasa, będzie inwestor, to chcą otworzyć browar stacjonarny w żywcu, w jakiejś dawnej elektrowni wodnej, nie wiem dokładnie gdzie to jest. Natomiast mają niesamowicie bogate portfolio, 27 piw. E, no to, to jest dużo. E, możecie e, browar ważynę skojarzyć z e, degustacji piwa imperialny Porter Bałtycki, które kiedyś na BP zakupiłem. No i się okazało, że to sztos z BP. E, natomiast e, tym razem, z racji, że lato, że gorąco, co prawda, troszkę ochłodziło się, ale nie wiadomo, jeszcze upał, mogą wrócić. E, no to, e, bo dostałem pytanie, jakie bym chciał piwa spróbować z tych 27. Ja mówię, że no generalnie jakieś chyba lekkie na lato. No chyba nie porter, nie koźlak, tylko coś lżejszego. No i pojawiły się Desitka, Session IPA z Navig Secret i Session Hazy IPA na Amorze Precie. To jest w ogóle najnowsze piwo, dopiero niedawno rozlewane. Ale też pojawiło się piwo, które jest, no. Wyjątkowe na polskim rynku, czyli jasny lager ósemka. Czyli tak jakby piwo o mocy grodziskiego, ale nie będące Grodziskim. Bardzo mało browarów się na to porywa. To jest takie piwo, można powiedzieć, stołowe. Także, no. Szanuję, szanuję. No i szanuję to, że ja mówię, no to wybierzcie to, co uważacie, że najlepiej, jakby wypadnie, najlepiej prezentuje Wasze podejście i tak dalej. No, i wybrali właśnie, wybrali właśnie te piwa. Ja dostałem jeszcze parę innych, które sukcesywnie postaram się umieścić na kanale, ale już w formie degustacji dla widzów wspierających, ale to troszkę potrwa. Natomiast tutaj te cztery, taki przegląd, robię w pierwszej kolejności. Nowe etykiety. Nie wiem od kiedy, znaczy w każdym razie dla mnie nowe, bo ten imperialny porter bałtycki z Wawrzyńca miał inną etykietę. Tam było takie duże P. Tutaj te inicjały, czyli pierwsze litery nazw piw zostały względnie numery. No i tu mamy właśnie 8, mamy taką szarfę przez, cały, przez całą etykietę i jakby szyjkę. To są właśnie tego typu szarfy. Tutaj zresztą dostałem bardzo bogate wyposażenie, takie barmańskie, mianowicie mata do ociekania piwa, ale też ręcznik barmański. Um, ręcznik barmański, on jest zrobiony chyba, to jest chyba bambusowy. Bardzo ładna rzecz. Browary mało do tego przykładają wagę, niewiele browarów w takie rzeczy inwestuje. A dla, browaru, dla lokalu, który serwuje ich piwa, nie wiem, czy oni sprzedają też beczki, czy tylko, e, czy tylko butelki, to to naprawdę fajnie wygląda w jakimś hotelu, czy w czymś takim. Zresztą pytałem, gdzie można ich piwa kupić. Okazuje się, że na ich stronie jest lista punktów i nie wiem, nie liczyłem, ale podobno 800 punktów. Głównie na terenie województwa śląskiego i małopolskiego, czyli tam okolice żywca, trochę bardziej na północ, trochę bardziej na wschód. Tam można kupić ich piwa. Dobra, zaczynamy od żywieckiej ósemki, browar wawrzyniec, piwo dolnej fermentacji. Żywiecka ósemka zula single hop. Lager to lekkie, orzeźwiające piwo dolnej fermentacji, do którego użyto polskiej odmiany chmielu Zula. Żywiecka ósemka to pijalne piwo z przyjemną goryczką, które smakuje o każdej porze roku. Ekstrakt 8, alkohol 3,3. Czyli no naprawdę parametry niemalże grodziskiego. Z drugiej strony, browar w Wawrzynie nie ma w ofercie, więc jeszcze wszystko przed nimi. Mają jeszcze lżejsze piwa, czyli Berliner Weisse. Siódemki. Kapsel firmowy z logo Wawrzyńca To jest takie taka nito kać, ni to wieża, woda, szyszka chmielu i dwie takie. A to wszystko taka jakby baszta, czy jakby taki herb. No fajnie to wygląda. Pachnie chmielowo, ale tak klasycznie. Delikatne zamglenie, ee, obfita piana, ale to oczywiście dlatego, że dość agresywnie nalewałem. Tutaj mamy e, też te inicjały różnych ich piw. Zastanawiałem się, czy tutaj jest jakiś przekaz podprogowy, bo to jest I jak IPA, IP10. To jest chyba H jak Hefeweizen, 12. IP10, H12, nie wiem, czy to coś znaczy, czy nie. <grych> Dobra, spróbujmy. Chyba poczułem lekki diacetyl, ale to tylko lepiej. Bo diacetyl dodaje takiej treści tym lekkim piwom. One nie wydają się wtedy wodniste. No i rzeczywiście to piwo wodniste nie jest. Jakby mi ktoś powiedział, że to jest dziesiątka czy jedenastka, ja bym w to uwierzył. Mimo że jak na lagera przystało, jest dosyć schłodzone. Eee... Pytałem, ile te piwa kosztują. No to to są ceny takie od 7 zł za te lżejsze do powiedzmy 9,90 9, za, te, za te na amerykańskim chmielu australijskim i wyższym ekstrakcie. Dobra, no powiem tak. W życiu bym nie uwierzył, że to jest ósemka. To znaczy, smakuje przynajmniej jak dziesiątka. No to pytanie, jak smakuje dziesiątka? No bo mamy też desitkę, czyli desitka, czeski lager. Eee, tutaj, nie wiem, czy tutaj też tak jest? Tak, tutaj ta szarfa, to jest taki, taki metalik, farba metalik, czy lakier metalik. A nie, przepraszam, lakier metalik to mi się zrobił od tego, że, że się tak oszroniło. No to to warto pomyśleć, czy nie można by tak zrobić na stałe. Desitka Czeski Lager. Piwo jasne Desitka charakteryzuje się przyjemną goryczką, mocnym posmakiem i delikatnym aromatem chmielu oraz bogatą pianą. To harmoniczne połączenie przyjemnie Cię orzeźwi i ugasi pragnienie przy lunchu, w pubie i podczas słonecznych dni. Ja bym powiedział, że harmonijne, a nie harmoniczne, <gryw> ale okej. Okay. Tutaj taka ciekawostka, tu mieliśmy goryczkę 2 na 5, Słodowość 1 na 5, alkohol 1 na 5. I tu mamy goryczkę 2 na 5, słodowość 2 na 5. Dziesiątka, alkohol 4. Podejrzewam, jakby napisali 3,9. To też by była prawda, zgodnie z przepisami, a, ale by wyglądało już tak dziwnie, nie? Ale 4,0 też takich piw praktycznie nie ma. Taki sam firmowy kapsel. Też chmielowy. Tutaj nie wiemy niestety czym chmielone. Czy to jest czeski chmiel, czy polski. No Widzę, że dosyć mocno współpracują z Polish Hops, no bo tu Zula, tu Amora. E, dobra. Troszkę bardziej klarowne, ale też delikatnie zamglone. Drobno-pęcherzykowa. Średnio obfita. No dość obfita piana. Wącham czy czuję diacetyl, bo tutaj by był bardzo na miejscu. Nie wiem, nie jestem pewny. Spróbujmy. Mm. no rzeczywiście, bardziej słodowe, nie? Czyli <noise> jeśli ósemka smakuje jak dziesiątka, to dziesiątka smakuje jak dwunastka. Dwunastkę notabene też mają w ofercie. Nie no, słuchajcie, brak nam takich piw, szeroko dostępnych. Oczywiście jest pytanie, czy wielu jest chętnych, żeby zapłacić 8 zł czy 7 zł za ósemkę czy desitkę. Znaczy, ja z chęcią, ale ludzie by chcieli za to yy, double ipkę, nie, za 8 zł. Jest goryczka. Piwo w ogóle się nie wydaje wodniste. Wydaje się fajnie, yy, treściwe. No, spokojnie bym wierzył, że to jest dwunastka. Dobry czeski pilsik. Naprawdę. Naprawdę spoko. No i teraz mam troszkę dylemat, bo to są dwie jedenastki: Session IPA e, VIX Secret Single Hop i Amora Preta Single Hop Session Hazy IPA. Ehm, to jest 4,1% alkoholu, jedenastka, a to jest 4,3. Więc chyba jednak zacznę od Amory e, jako tej, która ma mniej alkoholu, czyli jest słodsza. Wszystkie piwa y, póki co ważone są w Bielawie, y, czyli w Bielawskiej Wytwórni Piwa Napojów, jakoś tak. Czyli w Browar Wielkasowa. Znaczy, Browar Wielkasowa to jest część y, Bielawskiej Wytwórni Napojów. Taki sam firmowy kapsel. Mmm, ładnie, słodki. mora preta, przypominam, to y, czarna porzeczka. Przepraszam, czarna jeżyna. Mówię, coś mi nie pasuje, czarna parzeczka. Czarna jeżyna. Blackberry, innymi słowy. Po portugalsku. No, jak hazy, to yy, chcesz pan hazy, masz pan hazy. Yy, bardzo mocno zmętnione, drobno pęcherzykowa, ładna piana. Czy ja czuję jeżynę? Yy, nie wiem, natomiast generalnie aromat przyjemny, owocowy, słodki, ale nie wiem konkretnie, co bym tak miał nazwać konkretnego, to, to, to nie wiem. E, a, nie przeczytałem morskiej opowieści. E, Amora Preta Single Hop Session Hazy Ipa. Jasne sesyjne piwo górnej fermentacji, do którego użyto polskiej odmiany chmielu. Amora Preta z Farmy Polish Hops. W Session Hazy Ipa odnajdziesz aromaty: jeżyny, jagody, owoców tropikalnych, brzoskwini oraz moreli. No, jakieś takie żółte, żółte, pomarańczowe aromaty są, czyli ta brzoskwinia morela, myślę że, myślę, że tak. Dobra, spróbujmy. Tutaj znowu bardzo lekkie piwo, zobaczcie, tylko 4%, 11%. Gładkie, bardzo gładkie, delikatne. leciutka słodycz, jest i goryczka, to nie jest takie zupełnie bezgoryczkowe piwo. Jest taka soczystość. Może nie na walach chmielem tak jak yy, amerykańskie yy, session IPKI, ale yy, jeżeli chodzi o całą tą stronę, taką tą gładkość, tą tą juicy, yy, czyli soczystość tą yy, yy, yy. To, to, czego szukamy w Hase IPA to wszystko tutaj jest. No, no bardzo fajne piwo. Samej jeżyny, chociaż w sumie może i jeżyna też można sobie wyobrazić. Aczkolwiek umówmy się, jeżyna nie ma takiego bardzo charakterystycznego smaku, nie? Przynajmniej ja tak uważam, a trochę tej jeżyny w lesie zjadłem. Um, Vic Secret Single Hop Session IPA. E, tutaj jeszcze ciekawostka. A najpierw morska opowieść. Piwo ses jasne sesyjne, piwo górnej fermentacji. Chmielenie na zimno daje lepsze wrażenia niż ściąganie staników sekretnej Wiktorii. Co oczywiście nawiązuje do tego, że Vic Secret brzmi prawie jak Victoria Secret. E, marka. E... Luksusowej bielizny. W session IPA odnajdziesz aromaty z kmialu Secret, owoców tropikalnych, ananasa, marakui oraz sosny. W amorze Precie mieliśmy goryczkę 3, słodowość 2, alkohol 2 i takie same parametry mamy w Vic Secret. Słówko odnośnie nazwy, bo ja myślałem, że Wawrzyniec to jest jakaś po prostu historia, że żywiecczyzna ma jakąś tam konotację z tym Wawrzyńcem. No w pewnym sensie tak. E, dlatego, że jest bardzo słynny bieg w Beskidzie Żywieckim, chudy Wawrzyniec, na który notabene się zapisałem, e, ale e, okazuje się, że nazwa browaru Wawrzyniec e, pochodzi od tego, że Wawrzyniec Komorowski, który był z bratem chyba Janem, właścicielami państwa Żywieckiego, on przekazał w użytkowanie mieszczanom browar. Co prawda, jak się wczytać w szczegóły, to się okazuje, że to nie było takie szczodre, bo najpierw zabroniono ważyć chłopom piwo, potem zabroniono mieszczanom poza tym, co będą ważyli w tym browarze. A w tym browarze mogą ważyć pod warunkiem, że kupią od tych właśnie komorowskich e, surowce z ich folwarków. Nie? Także to taki było, tak, tak dał, ale. A mógł zabić, nie? A, ale dali browar, dali browar, stąd Wawrzyniec. E, Idealnie, niemalże idealnie klarowne, bardziej klarowne niż, yy, niż, niż te yy, lagery. O, dość obfita yy, piana. Mm, no, tu już pachnie tak amerykańsko, mimo to, że to australijskich miel. Ale soczyście, cytrusowo. Yy, jakie tam owoce sugerowali? Tropikalne ananas, marakuja, sosna. No, marakuja. Marakuja i ananas też, no. Ładnie pachnie. Vix Secret ma trochę um, taką gębę w krawcie y, przyprawioną, że single hopy na Vix krecie to mają męczącą goryczkę. Zobaczymy, czy tak będzie w, tej, w tym przypadku. Ale ta nuta ananasa jest wyraźna. E, jeżeli tu mieliśmy Hazy mm, Session IP, to tu mamy taką bardziej West Coast. Czyli, już w pierwszym łyku jest goryczka. Czyli ten Vic Secret rzeczywiście jest goryczkowy. Jest też taka wytrawność tego piwa. Czyli, bez kozery, można powiedzieć, że to jest taki Session West Coast. Tak. Piwo jest wytrawne. Wręcz takie. Podejrzewam, nadaje się do tłustych dań. Jakichś tam burgerów, takich rzeczy. Jakiegoś tam, może. Z, nie wiem, czy steki są tłuste, nie jadłem nigdy. Ale wiecie, jakichś tłustych dań, gdzie takim wytrawnym piwem, to do tego też pils się nadaje, ale, ale to jest zdecydowanie najbardziej goryczkowe z tych czterech. I takie najbardziej wytrawne, ono po prostu odświeża wam smak, nie? Czyli zjecie coś, przełkniecie, popijecie tym. I możecie, jakby resetujecie kubki smakowe, także świetne do jakichś takich, no mówię, dań, czy mięsnych, czy, czy no pizza też, nie? Bardzo aromatyczne. No, chyba z tych czterech, właściwie wszystkie mi smakują. Te mnie, te, te mnie dwa zaskakują tym, że po prostu nie pachną malizną w ogóle. To są piwa, które smakują jak dużo mocniejsze piwa. Natomiast to trafia rzeczywiście, ten Vic Secret rzeczywiście trafia w me gusta. Nie powiedziałbym, że goryczka jest 2 na, e, 3 na 5. O, tu jest 3 na 5, e, ale zdecydowanie wyższa niż w Amorze. W Amorze też jest 3 na 5, ale to tu powiedziałbym, że tu jest 4 na 5. Um. Nie no, słuchajcie, muszę powiedzieć, że każde z tych piw mi smakuje. I muszę powiedzieć, że y, ogólnie robi to bardzo takie dopracowane wrażenie, nie? Te etykiety są takie ładne. No oczywiście tu cały ten e, dodatkowe e, historie pod tytułem mata, ręczniczek, e, to wszystko, zresztą strona też, e, na której można sobie znaleźć, e, e, gdzie tam w okolicy można kupić tego Wawrzyńca. E, wawrzyniec. nie pl, tylko beer, jak piwo. E, to robi, to robi wrażenie takiego dopracowanego projektu. Życzę Browarowi, żeby rzeczywiście udało się w perspektywie tych dwóch, trzech lat e, uruchomić e, produkcję na miejscu e, i e, będą kolejne piwa z Wawrzyńca, ale już mówię dla kanale dla wspierających, do czego zresztą zachęcam wszystkich, bo tam oprócz tego się pojawiają różne inne, e, różne inne degustacje. Codziennie praktycznie się pojawia, poza niedzielami i świętami, nawet w soboty pojawia się degustacja dla wspierających. E, zdecydowanie me podniebienie skradł Vic Secret, ale wszystkie piwa mi smakują. Zobaczmy, czy po tym, e, tym Vixiecrecie jeszcze ta ósemka się broni. Nie no, nadal nie uwierzyłbym, że to jest ósemka. To znaczy smakuje przynajmniej jak Desitka. Um, także yy, jak będziecie gdzieś widzieć, to myślę, że warto yy, dać szansę piwom z browaru Wawrzyniec. Yy, a jeżeli będziecie gdzieś w okolicy, to czyli okolice Żywca, województwo śląskie, tam powiedzmy yy, zachodnia część małopolski. E, no, to też może warto wejść na stronę Wawrzyniec Beer i zobaczyć, czy gdzieś w okolicy nie można ich piw kupić. E, no, mówię, ja kiedyś kupiłem na BP, nie? Ale rzeczywiście w województwie śląskim. <laughs> Także coś w tym jest. E, to by było wszystko w tym odcinku. Do usłyszenia. Wasze zdrowie. Cześć.